Spotkanie noworoczne zawsze jest okazją, momentem do podsumowania roku, który minął, który jest za nami, do budowania planów na rok następny, 2015, w którym już jesteśmy od kilku tygodni. Rok 2014 to był rok, który dla wielu był rokiem tylko i wyłącznie wyborczym, bo wielu tutaj na tej sali kandydowało. Wcześniej do Europarlamentu. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 4 mandaty do Europarlamentu. Tak jak i wcześniej utrzymaliśmy swoją stabilną pozycję. W tym Parlamencie Europejskim jeden z tych 4 europosłów ma jedną z ważniejszych funkcji. Mianowicie kolega Czesław Siekierski, gość wielorazy, bywał na tym tutaj naszym opłatku noworocznym. Czesław Siekierski jest szefem Europejskiej Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Bodajże najważniejsza komisja, bo 50% budżetu Unii Europejskiej to jest właśnie wieś i rolnictwo. Ale jeszcze większa rzesza, bo kilkudziesięciotysięczna rzesza w całej Polsce ludowców, a na Podkarpaciu to było też kilka tysięcy osób, kandydowało w jesieni w roku ubiegłym w wyborach samorządowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wielu kandydatów zdobyło świetne wyniki, kandydowało wielu na wójtów, burmistrzów, radnych. Byli tacy, co kandydowali pod szyldami własnymi, ale było wielu takich wójtów, burmistrzów i radnych w powiatach i w gminach i w sejmiku, którzy kandydowali pod szyldem Polskie Stronnictwo Ludowe. I myślę, że ci ostatni mają ci powody duże do satysfakcji i dumy. Bo Polskie Stronnictwo Ludowe w całym kraju odniosło w samorządach wojewódzkich kapitalny wynik, zdobywając 3. miejsce wśród wszystkich partii politycznych, a tak naprawdę wchodzą do pierwszej ligi samorządowej. Ale przed nami najważniejsze. Rok 2015, rok wyborów prezydenckich w maju i jesień wybory parlamentarne. Na tej sali spośród Was dzisiaj jest wiele kandydatek i kandydatów, którzy zapewne będą kandydować do Sejmu, do Senatu, ubiegać się będą o najwyższe godności w Parlamencie Polskim. Chciałbym Wam wszystkim życzyć takiej mądrej pracy w 2015 roku. Dobrych wyborów, dobrego kandydowania, dobrych kandydatów i życzyć wszystkim ludowcom, samorządowcom na tej nowej 4-letniej kadencji mądrych decyzji, sukcesów. Życzyć tego, żebyście składali dobre projekty, bo wyborcy, bo ludzie oczekują od gospodarzy w samorządzie gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkim takich właśnie dobrych działań dla województwa. Życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. W tych spotkaniach noworocznych, które tak pielęgnujemy, wielka magia. Magia nie tak dawnej wieczerzy wigilijnej w każdej polskiej rodzinie. Wielka magia tego wielkiego gestu, który nie występuje w wielu kulturach świata. Tego gestu wyciągniętej ręki na zgodę, tego gestu łamania się opłatkiem, tego symbolicznego pojednania, zostawiania za tego, co złe, za sobą, a przede wszystkim przekazywania sobie oznaki szacunku, miłości i pokoju. Bo jest w tych spotkaniach wielki, uświęcony tradycją cel, przykazanie dziadów i ojców, aby nigdy nie dzielić wspólnoty, ale żeby budowę wspólnoty traktować jako coś wyjątkowo ważkiego, jako zadanie także w przestrzeni politycznej, samorządowej czy obywatelskiej pracy. Cieszę się, jak Polska długa i szeroka, że także tu, w Rzeszowie, jest tak wielu, że przyjęli zaproszenie nie tylko członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że na sali siedzą także ci, którzy nie tak dawno rywalizowali ze sobą, ale którzy potwierdzają swoją obecnością, jak ważna jest nasza wspólnota. Potwierdzają szacunkiem dla ludzi, że dzisiaj Polsce powinniśmy dać to, co najważniejsze. Zdolność do bycia ze sobą, poprzez siebie i dla siebie, a nigdy przeciwko sobie. Bo z tego wielkiego przesłania, z tego wielkiego dziedzictwa także naszego ruchu, a zaczynamy te wielkie obchody 120-lecia Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest jedno bardzo proste przesłanie. Razem możemy więcej.
i w tych wielkich słowach Wincentego Witosa, w tym prostym przekazie, który jest na jego pomniku nie tylko w Warszawie, a Polska winna trwać wiecznie, jest to kolejne przykazanie patriotyzmu dnia codziennego, że razem możemy więcej, że kiedy naród jest zjednoczony, to wygrywa. Ale kiedy jest podzielony, napięty emocjonalnymi starciami, to traci czas. Dlatego też z całego serca dziękuję i do każdego z was, a poprzez was do każdego mieszkańca Podkarpacia kieruję to przesłanie. Dziękując za już, proszę każdego jeszcze więcej. Nie zatrzymujmy się w pół drogi. Miejmy świadomość, że dzisiaj jesteśmy w różnych rachunkach 6. do 8. gospodarką Unii Europejskiej. Jeśli nie popełnimy błędów za 3 lata, będziemy 6. gospodarką, która od 20 kilku lat nie ma spadku PKB, ale gospodarką, która ciągle goni, gospodarką o niespełnionych ambicjach i oczekiwaniach i niskich płacach, gospodarką o wielkich wyzwaniach, jeśli chodzi o innowacyjność. I dlatego tak ważne jest Podkarpacie ze swoimi zakładami, nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Dlatego tak ważne jest Rzeszów jako wielki ośrodek myśli akademickiej, naukowej i technicznej. I po to właśnie przyjechaliśmy my spoza Podkarpacia do Rzeszowa, aby na tym spotkaniu za wielką i dobrą pracę dla Polski podziękować za udane 25 lat, za udane 10 lat obecności w Unii Europejskiej, ale także zasygnalizować potrzebę zjednoczenia serc, myśli i działań wokół tego, co najważniejsze. Bo dobra polityka to tylko taka polityka, która służy ludziom. A polityka skutecznie służy ludziom, kiedy służy gospodarce. I dlatego też to wielkie przesłanie do ludzi polskiej wsi i polskich miast o wspólnotę. O to, aby w tym geście, także tu w Rzeszowie, łamania się opłatkiem, ta wspólnota na nowo się wzmacniała i pozwoliła nam z nadzieją i wiarą i miłością przeżyć dobry, jestem o tym przekonany, także 2015 rok. Zróbmy to, jesteśmy to winni naszym sąsiadom, naszym bliskim przyszłości. Proszę Państwa, chciałbym życzyć dalszych sukcesów dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chciałbym życzyć, by tych parlamentarzystów, by prezydentów, wójtów, burmistrzów było jak najwięcej, bo potraficie rządzić. Życzę Wam w 2015 roku wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić z zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem i miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkim Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Wszystko to, co jest zaplanowane w tym roku nowym, stanie się udziałem każdego z Was, ale równocześnie niech będzie udziałem naszej małej ojczyzny Podkarpacia i niech będzie udziałem tych waszych małych ojczyzn, które reprezentujecie, będąc na tej sali. Niech więc Bóg błogosławi. Maryja, ta, która trzyma Chrystusa w swoich rękach, niech prowadzi nas po tych drogach tego nowego roku, a święty Józef, jako jej opiekun, niech również opiekuje się wszelkim działaniem w życiu każdej i każdego z was. Szczęść Boże w nowym 2015 roku. Szanowni Państwo, początek nowego roku to czas podsumowań, refleksji nad rokiem ubiegłym, bieżącym, minionym. W tym miejscu chcielibyśmy wyróżnić i wręczyć odznaczenia osobom, które przez szereg lat poprzez swoją działalność, postawę, pracę wspierali Polskie Stronnictwo Ludowe.
maluśki, 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 kiedy rękawiczka albo lites jakoby, jakoby kałęce smyska. Hej, najcześni, bądźcie smutni, siedzieć było w niebie. Wszak twój tatuś kochany, kochany, nie wygają ciebie. Tam ci zawsze służyły, służyły prześlik swej anioły. A tu jeden, są jeden, są jeden, jako parę stoi. Jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem. Tu się jeno pożywiać, pożywiać.